Nałożenie kilkusetkilogramowego nadwozia nie jest łatwe. Ale jak widać, customowcy mają w tym wprawę. Czekaj, ostrożnie, bo spadnę. Udało się. Jaki on wysoki. O matko. Czy u ciebie też tak z tamtej strony pieje? No. Słuchaj, chyba koła za małe kupiłeś. U mnie też jest tak samo zepsute. Po zamontowaniu nadwozia szybko okazało się, że resory są zbyt twarde. Zawieszenie nie spełnia swojej roli. Jak mamy wyciągać znowu to wszystko, resory przeklepywać. Poczekaj, resory są nowe, stare były połamane, więc siedział nisko, nie wiadomo. Znaczy, domyślam się, że tak wysoko nie powinien stać, ale może zapytajmy właściciela najpierw, co o tym sądzi, bo jeśli mamy robić to na darmo, jeśli jemu się to podoba, to nam też. Nie załamuj mnie. Nie wiem, czy to jest jakieś fatum kowala, czy wszystkich kowali, bo za każdym razem, jak mamy resory do przeklepania, do regeneracji, coś jest z nimi nie tak. Albo są za niskie, albo są za mocno przeklepane, albo są za długie. Tu chyba było wszystko, a na koniec po zmontowaniu samochód stoi tak wysoko, że na drabinie trzeba do niego wsiadać. Nie poskładamy auta przez weekend. W poniedziałek nie pojadę do tapicera uszyć plandekę i siedzenia, a weekend spędzę tutaj. Dziękuję, dobranoc. Zmęczenie.